Cześć, 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 cześć. Cześć Jacku, cześć Aniu, cześć Kasiu, cześć Małgosiu i Macieju. Słychać mnie? Zostawimy odliczanie jeszcze dla tych ludzi, którzy dopiero przychodzą na spóźnialskich. Dzisiaj znowu się bawiłem do ostatniej chwili możliwościami technicznymi programu. Więc zobaczymy, czy nic nie wybuchnie, ale witajcie na live. Będzie fajowo. Dajcie znać, że słychać, bo się niepokoją. Słychać, słychać, słychać. Czyli słychać, jest dobrze. No to ostatnie 30 sekund. I jedziemy. Ja się denerwuję przed live'em. Nie wiem jak wy, ale ja się denerwuję. Adelina. Czadowe imię. No to 000. Uwaga, sprawdzamy, czy działają skróty klawiaturowe. Oczywiście nie działają. Albo działają, tylko to muszę wyłączyć. To wyłączam, to wyłączam. Cześć! Jesteście. Ja też jestem. Wy się nie nerwujecie przed live'em. Dzisiaj chciałem z wami pogadać o technikach storytellingu, których możecie używać na co dzień. Bo tutaj, kiedy zapowiadałem ten webinar, kiedy zapowiadałem ten live, jeden z komentujących, wybacz, zapomniałem imienia, bo jakby sprawdzałem to jakiś czas temu, zapytał, czy można storytellingu używać poza kontekstem biznesowym. Ja sobie pomyślałem, o stary, nie dostałeś newslettera. Dlatego, że w newsletterze pisałem o tym, że będę mówił wam dzisiaj właśnie o storytellingu w takim kontekście troszeczkę poza biznesowym, to znaczy w takim kontekście, gdzie właśnie my sobie opowiadamy historię przy różnych okazjach. Jeśli chcecie komuś sprzedać jakiś pomysł, przekonać kogoś do pomysłu, to jest jedna okazja do opowiadania historii. Opowiadamy sobie historię, kiedy chcemy nawet zabłysnąć w towarzystwie i tak dalej, i tak dalej. I we wszystkim tym techniki storytellingu mogą się wam przydać. Dzisiaj przygotowałem wam zestawienie takich kilku technik, w które można ubrać nawet najbardziej nudną historię. Nie znaczy to, że opowiadacie nudne historie, natomiast znaczy to, że można te historie, czy to są dowcipy, czy to jest historia kombatancka dziadka, czy to jest prezentacja dla klienta, wszystkie te historie można ułożyć troszeczkę lepiej właśnie używając storytellingu. I chciałem zacząć od takiej techniki, która nazywa się góra. Nie wiem, czy zauważyliście ten po prostu technikalia. Jestem sam sobie reżyserem, sam sobie sterem, sam żeglarzem, samokrętem i w ogóle John Oliver. W każdym razie góra. Góra to jest taka technika, w której my właściwie na samym początku pokazujemy wielką przeszkodę do przejścia, piętrzymy trudności na samym początku. A potem pokazujemy, w jaki sposób my, czy bohater, o którym opowiadamy, doszedł do szczytu i w jaki sposób sobie z tym poradził. Przykład bardzo fajny. Mam przyjaciółkę, ona się nazywa Melanie Dodaro. Ona jest w ogóle super, hiper specem od LinkedIna. Napisała książkę niedawno o LinkedInie. Natomiast Melanie zasłynęła między innymi tym, że opowiedziała światu historię o tym, w jaki sposób chciała odnaleźć swojego zaginionego ojca. Dlatego, że ona się wychowywała bez ojca i pewnego razu stwierdziła, że tego ojca swojego chciałaby odnaleźć. Problem polegał na tym, że jej matka mówiła jej, że ten ojciec mieszka w Europie. Melanie
mieszkała w Kanadzie. No i odnalezienie ojca, w sprawie którego miała tylko imię i nazwisko, a on mieszka za właściwie pół świata, to była wielka taka góra, praktycznie do przeskoczenia. Melanie opowiada o tym, w jaki sposób ona do tego doszła, że nagrała film taki emocjonalny, że ten film rozpuściła po swoich znajomych, że ten film, ponieważ był emocjonalny, no to został podchwycony przez media, potem, że jakaś kobieta gdzieś tam w Holandii powiedziała, że to prawdopodobnie jest jakiś jej brat i tak dalej, i tak dalej. I tak po nitce do kłębka ona dochodzi do takiego wielkiego finału, ale na początku tej historii my sobie właściwie myślimy, okej, dziewczyno, na pewno nie dasz rady, to jest nie do zrobienia. I to jest właśnie ta technika, która nazywa się góra. Druga technika, o której chciałem wam opowiedzieć, nazywa się gwiazda. Gwiazda to jest polskie tłumaczenie angielskiego skrótu star właściwie. A star rozwija się na something they will always remember. To znaczy, że opowiadasz historię, ale dajesz swojej widowni bardzo emocjonujące doświadczenie, którego oni nie są w stanie zapomnieć. Przykład. Nie wiem, czy widzieliście jeden z TED Talków Billa Gatesa, w którym on mówi o jego walce z malarią. Opowiada o tym, jak komary rozprzestrzeniają chorobę, przede wszystkim w Afryce. Opisuje objawy, które nie są fajne. Podaje fakty, cytuje statystyki. Opowiada o możliwych rozwiązaniach. To wszystko wygląda jak normalna prezentacja, natomiast on na końcu wyciąga z jakiegoś schowka słoik wypełniony komarami. I mówi, że to są komary, które są zarażone malarią, bo to one właśnie tę malarię roznoszą. I on nie widzi powodu, dla którego tylko biedni ludzie w Afryce mieliby tej malarii doświadczać i wypuszcza te komary na widownię. I ta panika, która zaczyna się zaraz po tym wypuszczeniu, to jest takie doświadczenie, którego widownia nigdy nie zapomni. On oczywiście potem ich uspokaja, mówi spokojnie, te komary przebadaliśmy, no bo wiecie, żeby wejść na TED, to trzeba bilet za parę tysięcy kupić i jakby jak cię zarażą malarią, to nie jest fajne. Natomiast to jest właśnie przykład takiego czegoś, takiego doświadczenia, które Bill Gates dawał swojej widowni, czegoś, czego oni absolutnie nigdy nie zapomną. Więc to jest druga technika, o której chciałem wam powiedzieć. Trzecia technika, o której chciałem z wami pogadać, nazywa się strukturą kwiatu albo płatka, jak zwał, tak zwał. Generalnie chodzi o to, że kwiat ma ten środek, czekajcie, mój palec jest tutaj, kwiat ma ten środek, natomiast naokoło są płatki. Jak się rysuje taki kwiatek, to generalnie chodzi o to, że my co jakiś czas do tego środka musimy wracać. I to jest właśnie sposób na budowanie prezentacji. To znaczy stworzenie w prezentacji takiego głównego tematu, motywu przewodniego, do którego wracasz pomiędzy swoimi opowieściami, pomiędzy swoimi historiami. Przykład, jaki mam dla was, to jest prezentacja biznesowa, którą pomagałem stworzyć jednemu z moich klientów. On sytuację miał następującą. Był nowym menadżerem, który dostał w zarządzanie kilkusetosobowy zespół i w czasie imprezy firmowej musiał się tym ludziom no, nie tylko przedstawić, ale też powiedzieć, czego będzie od nich wymagał, w jaki sposób będzie nimi zarządzał itd., itd. Jedna charakterystyczna cecha tego człowieka, on ma ponad 2 metry wzrostu. Więc on nawiązuje w tej prezentacji do swojego wzrostu. Zaczyna mówić o swojej przeszłości, o tym jak grał w koszykówkę. A potem mówi, że chce z ludźmi pracować tak jak dobry trener. I jaki trener? I zaczyna opowiadać historię. Zaczyna opowiadać historię gościa, który nazywa się Dave Brailsford. Dave Brailsford, słuchajcie, to jest koleś, który w 2010 roku dostał niemożliwe zadanie. To znaczy, że żaden kolarz w historii Wielkiej Brytanii nigdy nie wygrał wcześniej Tour de France. Brailsford dostał 5 lat, żeby to zmienić. I on osiągnął to, co osiągnął w 3 lata. W 2012 roku Sir Bradley Wiggins z Teamu Sky, któremu szefował Brailsford, wygrał Tour de France. Ale to w ogóle jeszcze nie koniec z tej opowieści, dlatego że w tym samym roku brytyjscy kolarze brali udział w Igrzyskach Olimpijskich i zgarnęli 70% medali. A w kolejnym Tour de France znowu wygrał Brytyjczyk. I opowieść mojego klienta to była opowieść o tym, w jaki sposób Brailsford przekształcił swoją drużynę w maszynkę do wygrywania. To jest opowieść o tym, że on zastosował coś takiego, co nazywa się teoria krańcowych wzrostów. Rozłożył kolarza i rower na elementy pierwsze
i każdy z tych elementów postanowił ulepszyć o 1%. I te skumulowane wzrosty dały właśnie ten niesamowity wynik. On zaczął od rzeczy oczywistych, to znaczy na przykład postanowił ulepszyć dietę kolarzy o 1%, poprawić ich program treningowy, czy zmniejszyć wagę opony w rowerze o 1%. A potem zaczął szukać głębiej. Zastanawiał się na przykład, jak można ulepszyć sen kolarzy. Wybrał dla nich bardzo wygodne poduszki, pozwolił im je wozić ze sobą na zgrupowania. Nauczył kolarzy myć ręce, tak jak robią to lekarze, dzięki czemu łapali mnie infekcje, nie trenowali przeziębień. I mój klient przechodził przez te wszystkie rzeczy, które chce od swoich podwładnych, natomiast cały czas wracał do tego motywu Brailsforda, wracał i ludzie byli ciekawi tego, jak ta opowieść się kończy i słuchali go właściwie do końca. Więc to jest ta technika płatków kwiatów. Kolejna technika, o której chciałem z wami pogadać, nazywa się Falstart. I teraz opowieść o Falstarcie to jest taka opowieść, w której zaczynasz wciągać widownię w swoje zmagania, czyli mówisz, że dążysz do jakiegoś celu, ale gdzieś tam w połowie okazuje się, że to wcale nie był ten cel, o który ci chodziło. Mało tego, przegrałeś z Kretesem. Kończy się to porażką, ale gdzieś tam po drodze odkrywasz coś zupełnie innego i twoja widownia jest zaskakiwana tym, że właśnie o tym jest twoja opowieść. Przykładem, słuchajcie, niech będzie choćby fabuła Shreka, gdzie Shrek idzie na początku po to, żeby odzyskać swoje bagno i dalej żyć w samotności, ponosi w tym jakby spektakularną porażkę, no ale gdzieś po drodze uczy się rzeczy, których nie spodziewał się nauczyć na początku, więc w taki sposób to wygląda. A skoro już o filmach mówimy, to kolejna technika, o której chciałem z wami pogadać, nazywa się w samym sercu akcji. To jest taka technika, w której my rozpoczynamy opowieść w momencie, kiedy my, jeśli opowiadamy o sobie, czy nasz bohater, jesteśmy już w porządnych tarapatach, jesteśmy w porządnych opałach. Czyli na przykład mówimy, o, pamiętam, jak wisiałem nad brzegiem urwiska i właściwie miałem przy sobie tylko scyzoryk i ten. I tylko po to robimy, żeby wzbudzić zainteresowanie widowni, a potem się cofamy na początek tej opowieści po to, żeby opowiedzieć twojej widowni, jak doszedłem do tej zaskakującej sytuacji, a potem dopiero jak z niej wybrnąłem. Czyli tak naprawdę, nie wiem, jeśli patrzycie na filmy, no to w taki sposób zaczyna się Thor Ragnarok. To znaczy, że on tam jest na samym początku w pierwszej scenie skuty łańcuchami, właściwie absolutnie skazany na porażkę i mówi, no i pewnie zastanawiacie się, jak się tutaj znalazłem. No i jest to powieść o tym, w jaki sposób on się tutaj znalazł, która nas doprowadza do jakiegoś tam dalszego rozwinięcia. To jest bardzo, bardzo fajna technika. Kolejna technika storytellingu, której możecie się nauczyć, nazywa się iskierki. Bardzo ją lubię w prezentacjach biznesowych, dlatego że iskierki to jest taki sposób opowiadania o świecie, w którym żonglujemy właściwie dwoma poziomami. To znaczy, że z jednej strony mamy świat rzeczywisty, to co się dzieje dzisiaj, a z drugiej strony kontrastujemy go bardzo mocno światem idealnym. I to są wszelkiego rodzaju reklamy typu wyobraź sobie coś tam, idealny świat, a potem jakby schodzimy na poziom tego, co jest dzisiaj. To są wszelkiego rodzaju opowieści z TV Marketu, gdzie ludzie mówią, pamiętasz, jak tam wysypały ci się coś tam, dlatego że nie miałeś jakichś specjalnych pojemników, ale to nie musi być taka słaba opowieść, dlatego że jednym z najlepszych sposobów realizacji tej techniki iskierki jest przemówienie Martina Luthera Kinga, gościa, który mówi, miałem sen i opowiada o wyimaginowanym, cudownym świecie, w którym ludzie mają równe prawa i potem zestawia to, kontrastuje z tym światem zwykłym. I potem znowu mówi o tym świecie wyimaginowanym, idealnym i zestawia to ze światem zwykłym. Jeśli macie do przekazania kilka koncepcji i one jakby tworzą wizję pewnego spójnego świata, to absolutnie jest to sposób na zrobienie tego. Więc to jest technika, która nazywa się iskierki. Kolejna rzecz, o której chciałem z wami pogadać, nazywa się pudełka. Oficjalna nazwa tej techniki to jest opowieść szkatułkowa. Opowieść zaczyna się, ale zanim się skończy, to bohater wasz, albo narrator, albo ktokolwiek, rozpoczyna nową opowieść wewnątrz tej pierwszej. No i my zamykamy wątki po kolei. To znaczy, że ta wewnętrzna opowieść musi się zamknąć, zanim
pozamykamy wątki z zewnętrznej opowieści. I teraz jeśli macie dużo rzeczy do opowiedzenia, no to w taki sposób możecie to przedstawić. Przykładów w literaturze jest bardzo dużo, dlatego że opowieść szkatułkowa to jest taki klasyczny przykład literacki. Księga Tysiąca Jednej Nocy, gdzie jakby tą zewnętrzną opowieścią jest Szeherezada i jej walka o to, żeby nie zostać straconą po nocy spędzonej z szachem. Natomiast wewnątrz jest te tysiąc opowieści, na które to się wszystko rozkłada. Opowieści kanterberyjskie, czyli historia pielgrzymów, którzy podróżują do katedry w Canterbury. Natomiast żeby sobie umilić podróż, no to oni opowiadają historię, jakby wymyślają sobie konkurs. Kto opowie najlepszą historię, ten dostanie w katedrze, pod katedrą właściwie w Canterbury, w knajpie, dostanie obiad. I my z jednej strony zastanawiamy się, kto wygra, czyli śledzimy tę opowieść w takiej całości, a z drugiej strony no, mamy do dyspozycji poszczególne opowieści. Jeśli chodzi o przykłady takiej pudełkowej struktury, ja czasem na szkoleniach ze storytellingu opowiadam historię Hermana Göringa i drugiego gościa, który nazywa się Han van Meegeren. O tym, co ich łączy, o tym, co ich dzieli i tak dalej. Ale ta historia zaczyna się właśnie tym, że alianci pojmali Hermana Göringa i potem wchodzi Han van Meegeren i jego opowieść. I jak skończy się opowieść Hana van Meegerena, to wracamy do Hermana Göringa tylko po to, żeby te pętle zamknąć. Więc takie zapętlanie opowieści to jest jedna z bardzo fajnych technik. Skoro już jesteśmy przy tych takich technikach, powiedzmy niższych, nie struktura opowieści, tylko jakieś niższe techniki, to kolejna rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, nazywa się ramki i klej. To jest taka technika, w którym bardziej skomplikowaną historię rozkładacie na kluczowe momenty i opowiadacie tylko te momenty z największymi detalami. To jest kwestia tego, jak szybko galopuje wasza narracja. Są pewne rzeczy w opowieściach, których nie powinno się opowiadać długo, dlatego że one są nudne, i są pewne rzeczy w opowieściach, które powinno się opowiadać z detalami. To są wasze ramki. Te rzeczy, które interesują waszych odbiorców. I teraz ja na przykład w książce Narratologia opisuję przykład, jak rozbijam na ramki kopciuszka. Bo kopciuszek to jest pewna linia czasu, natomiast w tej linii czasu są rzeczy, o których warto opowiadać i są rzeczy, o których nie warto opowiadać. Zwróćcie uwagę, że my jak patrzymy na życiorys kopciuszka, no to właściwie mamy ten takie napomknięcie, ona się oczywiście urodziła, pomijamy całą resztę, bach, umarła jej matka. I możemy opisać te sceny, kiedy wszyscy są pogrążeni w rozpaczy i tak dalej, ale właściwie po pogrzebie matki nic się wielkiego nie dzieje, dopóki ojciec drugi raz nie wychodzi za mąż. I my też możemy opisać cudownie te ceremonie i tak dalej, ale opuściliśmy kilka lat właśnie w jednym zdaniu. No i teraz po tej ceremonii zaślubin kopciuszek tam żyje sobie, lepiej lub gorzej, natomiast nic się wielkiego nie dzieje, dopóki nie dostaje zaproszenia na bal. Więc zaproszenie na bal to jest ta taka główna ramka tej opowieści, gdzie my zatrzymujemy właściwie akcję w miejscu, czas już nie galopuje tak do przodu, tylko ją opowiadamy. I teraz ramki to są te kluczowe momenty, które musicie sobie zdefiniować w opowieści i nauczyć się o nich opowiadać. I teraz ja kręcę ręką, dlatego że tutaj wchodzi jeszcze taka pewna przestrzenna metoda budowania opowieści. To znaczy, że kiedy już wyobrazicie sobie ramkę, to spróbujcie sobie wyobrazić w przestrzeni, jak wygląda śmierć matki w kopciuszku. Wyobraźcie sobie, gdzie kto stoi, co oni robią w danym momencie i w jaki sposób możecie to opowiedzieć. I to jest opowiedzenie przestrzenne ramki. Jeśli powołacie te postaci do życia, opowiecie o nich z detalami, to wasza opowieść w tym momencie staje się dużo lepsza, dużo ciekawsza, bo opowiadacie tylko i wyłącznie, zatrzymujecie się tylko i wyłącznie na ciekawych momentach. Natomiast druga rzecz w tej technice nazywa się klej. I teraz klej polega na tym, że ramki trzeba ze sobą połączyć. Czyli jeśli macie ramkę, która nazywa się szczęśliwe życie, nie wiem, za życia matki, a potem macie ramkę, która nazywa się śmierć matki, to w tej poprzedniej ramce, w tej, w której było szczęśliwe życie rodzinne, musi znaleźć się coś, co nas doprowadzi do ramki śmierć matki. Czyli ta matka w tym szczęśliwym życiu spoko, tylko że ona na przykład kaszle. Kaszle pluje krwią, nie wiem, to jakieś tam drastyczne kawałki, ale w momencie, kiedy założycie taki haczyk na ramkę, że coś tam się dzieje dalej, widownia zaczyna chcieć was słuchać, bo pojawia się zagadka. I w tym momencie doprowadza się do następnej ramki. I znowu, mam następną ramkę śmierć matki,
No ale tam następna w kolejce czeka już spotkanie, czy ślub właściwie z macochą, skąd ona się wzięła. Być może ona stoi wokół tego łoża, na którym umiera matka, jest jej siostrą, przyjaciółką, sąsiadką, opiekunką Kopciuszka, nie mam zielonego pojęcia. To jest właśnie klej między ramkami. W taki sposób się to buduje. I na koniec właściwie chciałem zostawić ostatnią technikę, to znaczy coś, co nazywa się znajdź bohatera i daj mu cel. Zostawiłem to na koniec, bo to tylko pozornie proste. To, co masz do opowiedzenia, nie zawsze jest ciekawe, jeśli nie ubierzesz tego w opowieść. A opowieść musi mieć bohatera, a ten bohater musi mieć cel, bo w tym momencie widownia zaczyna mu kibicować. Przykład, słuchajcie, na coś takiego, to jest... przeczytam wam kawałek narratologii, dobra? Kiedy opisuję w narratologii badania naukowe dotyczące różnych rzeczy związanych ze storytellingiem, to są rzeczy, które ja osobiście uważam za nudne dla laików. Natomiast staram się zrobić z nimi coś takiego, żebyście mieli komu kibicować. I w rozdziale, który jest poświęcony na przykład opowieści o tym, jak my tworzymy język, jak w naszym mózgu jest procesowany język, ten rozdział nazywa się Potwory i ludzie i on się zaczyna w taki sposób. Nazwaliśmy ją Genie, to jest po angielsku Jean. To nie jest prawdziwe imię, ale kiedy pomyślisz, czym jest Jean, jest stworzeniem, które wyszło z butelki czy innego naczynia. W każdym razie pojawiło się wśród nas już po okresie swojego dzieciństwa. Zakładamy, że jest to stworzenie, które po prostu nie miało ludzkiego dzieciństwa, mówi profesor Susan Curtis z Departamentu Lingwistyki Uniwersytetu w Los Angeles. Kim jest Genie? 4 listopada 1970 roku pracownik opieki społecznej odwiedza jedną z podległych mu rodzin w miasteczku Arcadia, nieco ponad 20 km na północ od Los Angeles. W małym podmiejskim domku mieszka niedołężna, niedowidząca matka oraz jej mąż i ich syn. Okazuje się, że nie tylko. W zamkniętym i odizolowanym od świata małym pokoiku z okratowanymi oknami urzędnik znajduje 13-letnią dziewczynkę, przywiązaną za ręce i nogi do małego drewnianego fotelika dziecięcego z otworem na nocnik. Dziecko jest przerażone, nadal nosi pampersy, nie mówi. Wszystkie ślady wskazują na to, że dziewczynka była tam zamknięta, bez kontaktu ze światem i karana, kiedy zachowywała się głośno. Dziewczynka ląduje w szpitalu w Los Angeles, a jej odnalezienie odbiło się szerokim echem w mediach. Pisały o niej gazety, mówiło się o tym w telewizyjnych wiadomościach. Nic dziwnego. Genie jest jednym z niewielu przykładów czegoś, co nazywamy dzikim dzieckiem. Człowieka wychowanego jak zwierzę. Czy da się jej przywrócić, da się ją przywrócić człowieczeństwu? I to właściwie tam dalej są opisy badań różnych i tak dalej, ale to jest ten moment, w którym my zaczynamy kibicować Genie. Zaczynamy czekać na ten moment, co się z nią stanie i tak dalej, i tak dalej. Gdybym wam zapowiedział, że to będzie opowieść o badaniach nad lingwistyką, nad tym, jak, w jaki sposób, nie wiem, ludzie się uczą języka, no to zupełnie inny kawałek opowieści niż Genie, do której wracam i to znowu stosuję tę strategię płatków kwiatów, czyli tę strategię kwiatową, czyli opisuję jedne badania, wracam do Genie, opisuję drugie badania, wracam do Genie i tak dalej, i tak dalej. I to są techniki, o których chciałem z wami pogadać dzisiaj. Dzięki wielkie za wysłuchanie. I teraz pytanie, czy macie pytania? Bo jeśli macie, to ja sobie wyciągam okienko teraz z pytaniami i mogę na nie odpowiedzieć. O Jezu. Czy historię do opowiadania przygotowujesz przed wystąpieniem? Czy jest to jakiś element spontaniczności? Może to oczywiście zależeć od okoliczności. Oczywiście, że przygotowuję historię przed jej opowiedzeniem, to znaczy, że zwykle, czy kiedy piszę artykuł, czy kiedy opowiadam historię, najpierw kolekcjonuję fakty, zbieram wszystkie te rzeczy, które muszę opowiedzieć. Zanim to zrobię, być może nawet jeszcze dzielę rzeczy na te, które muszę opowiedzieć i na te, które mogę sobie spokojnie odpuścić, a potem zastanawiam się, w jaki sposób opowiedzieć to, co mam do opowiedzenia. I to są te rzeczy, o których dokładnie dzisiaj mówiłem. To znaczy, że kiedy już oddzielicie ziarno od plew, to wybieracie sobie sposób, w jaki możecie opowiedzieć o tym, co macie do powiedzenia. Więc w taki sposób to wygląda. Arek pyta, czy chce tosta. Bardzo chętnie, ale jeśli jesteś w stanie go przez Facebooka zapodać, to ja bardzo chętnie. Proszę zapisz jakoś live'a, bo mi w fajnym momencie zeżarło internety. Mam program, który zapisuje live'y i jak nic nie wybuchnie, to on będzie oczywiście zapisany. W jaki sposób dobór opowieści należy dostosować do archetypu marki? To zależy. To znaczy archetyp marki to jest sposób opowiadania bardziej niż dobór opowieści. Wszystkie te techniki, o których dzisiaj opowiedziałem, pasują właściwie do każdego z archetypów.
Natomiast to jest kwestia na przykład doboru języka. Jeśli archetypem jest błazen, to jemu będzie zależało na tym, żeby widownia dobrze się bawiła w każdym momencie, więc wprowadza jakieś takie rzeczy, tak jak Janina na przykład mówi w swoich prezentacjach. Mówi o statystyce, natomiast bardzo jej zależy na tym, żeby widownia się dobrze bawiła. Więc tutaj nie ma jakiegoś takiego przełożenia, że jeśli jesteś mędrcem, to musisz opowiadać w ten sposób, jeśli jesteś, nie wiem, buntownikiem, musisz opowiadać w ten sposób. Buntownik to jest taki archetyp, czy wszystkie te archetypy takie buntownicze, to są takie archetypy, którym bardzo mocno pasuje ten bohater, który jest skazany na porażkę. Więc góra na przykład, czy coś w ten deseń, tak, ale tutaj nie widziałbym jakiegoś takiego ustawienia. Niesamowicie opowiadasz. Dziękuję, zarabiam tym na życie. Jaki typ struktury jest najlepszy do wykorzystania w biznesie? Znowu, nie ma jednego najlepszego. Słuchajcie, pytania o najlepszy zawsze będą się kończyć odpowiedzią, to zależy. Natomiast tutaj kilka takich uwag czy wskazówek. Kilka z tych technik nadaje się do opowiadania dłuższych opowieści wielowątkowych. I to są rzeczy właśnie typu opowieści szkatułkowe, to są rzeczy typu na przykład kwiatek, gdzie możecie opowiadać dużo rzeczy i łączyć je tylko jednym tematem, a są takie techniki, które służą do ciągnięcia jednego wątku, czyli na przykład góra służy do ciągnięcia jednego wątku, iskierki służą właściwie do opowiadania o świecie wzdłuż jednego wątku, więc tutaj po pierwsze zależy to od tego, czy masz do opowiedzenia dużo wątków, czy właściwie chcesz jedną rzecz przekazać po nitce do kłębka. I w taki sposób bym to dobierał. Czy te metody można ze sobą łączyć, to będzie za bardzo zagmatwane. Można ze sobą absolutnie łączyć. To znaczy, że można na przykład, nie wiem, zacząć od w sercu akcji, czyli tego bohatera, natomiast potem snuć gdzieś tam po drodze jakieś rozważania typu iskierka, właśnie świat idealny, nieidealny. Tutaj spokojnie można takie rzeczy robić. Moja córka zerknęła na telefon i pyta, czy to Batman. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Dwie pierwsze książki, które przychodzą ci do głowy, poczytałbym coś. Wiesz co? Hard Things About Hard Things to jest coś ostatnio, co zrobiło na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie. Nie wiem, Rework przeczytaj, jeśli nie czytałeś jeszcze Reworka, taka biznesowa książka. O, Janina, widzisz, mówiłem o tobie, córeczko, i tutaj pojawiasz się i wysyłasz serduszka. Cudownie. Czy te techniki można stosować tylko w opowiadaniu na żywo, czy też na przykład w prezentacjach ofertowych? Absolutnie można je stosować w prezentacjach ofertowych. Tak jak powiedziałem, ja jak opowiadam, to opowiadam albo na żywo, tak jak wam, albo na przykład piszę artykuł do gazety, albo robię prezentację biznesową dla siebie, czy dla kogoś innego. I wszystkie te techniki, o których wam dzisiaj opowiedziałem, zupełnie spokojnie można sobie zastosować również przy przysłowie pisanym, czy w jakiejś prezentacji do wysyłania. To jest kwestia tego, żeby ludzie jednak doświadczyli tego w takiej kolejności, jak wy chcecie to opowiedzieć, i to jest chyba najważniejsze. Myślę, że klej i ramka było trochę zagmatwane. Jak zastosować tę technikę na spotkaniu z klientem? Klej i ramka to nie jest technika tylko do spotykania z klientem. Klej i ramka to jest taka technika, która przydaje się w momencie, kiedy masz na przykład do opowiedzenia coś długiego, co zajęło dużo czasu. Czyli na przykład, nie wiem, chcesz opowiedzieć klientowi, w jaki sposób nasza firma doszła do, nie wiem, tego nowego produktu, w jaki sposób nasza firma doszła do opracowania nowego smaku chipsów czy czegokolwiek innego. I dzielisz sobie ten okres, ten czas, który masz, na jakieś takie właśnie okresy i decydujesz, co będzie ramką, co warto opowiedzieć, a co wywali z tego absolutnie, i teraz dopiero wtedy możesz robić prezentację biznesową. Także to mniej więcej w taki sposób wygląda, Sara. Go Aneta, masz jakąś swoją checklistę, z której korzystasz, gdy przygotowujesz pisanie historii? Nie mam checklisty, którą przygotowuję, kiedy piszę historię, natomiast mam checklistę na końcu. To znaczy, że zawsze mówię o tym też w narratologii, jest trzy testy, przez które trzeba przepuścić opowieść, żeby sprawdzić, czy to jest dobra opowieść. I ona musi mieć trzy rzeczy. Po pierwsze, musi mieć dobre perypetie. Perypetie z grecka to są przeszkody, tak? Więc ona sugeruje, że macie bohatera. Ten bohater, ja wyłączę te pytania, dobra, bo mnie to trochę wkurza, to białe. Ten bohater, słuchajcie, ma cel i na drodze do tego celu spotyka przeszkody. Jeśli przeszkody są dobre, w sensie takim, że one wzbudzają ciekawość,
to pierwszy test przeszliście. Po czym poznać, że przeszkody są dobre? Ano po tym, że jak zabierzecie komuś opowieść w połowie, to on mówi, ty, no ale powiedz, co było dalej. No weź, nie? I znaczy wtedy, że jeśli ludzie są ciekawi, znaczy, że było świetnie. Drugi test nazywa się katarzys. To znaczy, że opowieść musi być emocjonalna. Najprostsze do sprawdzenia. Zapodajesz opowieść i sprawdzasz, czy ludzie się śmieją, czy mają szczęki na ziemi, czy właściwie reagują tak, że się nic nie dzieje. I teraz jeśli się nic nie dzieje, nie wzbudziłeś żadnych emocji swoją opowieścią, znaczy, że musisz wrócić do deski kreślarskiej. Natomiast w momencie, kiedy wszystko jest super, no to znaczy, że katarzys masz zaliczony. I trzeci test w opowieści nazywa się anagnorisis. To jest greckie słowo, które oznacza zdjęcie masek. I tu chodzi o to, żeby opowieść w pewnym momencie zaskakiwała. Zaskakiwała bohatera czymś niespodziewanym, albo zaskakiwała odbiorcę czymś niespodziewanym. Bo jeśli macie opowieść, gdzie od początku do końca wiadomo, co będzie, to jest taki nędzny PR. Nasza firma zechciała otworzyć nową linię produkcyjną i właściwie po jakby prostej nitce poszła i otworzyła. To jest nędza. Więc jeśli nie ma tego momentu zaskoczenia, i teraz wszystkie moje opowieści sprawdzam pod tym kątem, czy jest zaskoczenie, czy są emocje i czy są dobre jakieś tam perypetie. Jakie emocje uruchamiasz w biznesie? Na przykład na stronie www, przy brand promise. Od czego to zależy? Jakie pytania sobie? O Jezu, o tym chyba zrobię zupełnie osobny webinar. O opowieściach, wiesz Sylwio? Znaczy nie o opowieściach, tylko o emocjach. Bo na przykład znam mnóstwo badań na ten temat. Przykład pierwszy z brzegu. Jeśli chcesz, żeby ludzie ci odpowiedzieli na maila, to jedną z emocji takich, które zwiększają najbardziej prawdopodobieństwo odpowiedzenia na maila, jest wdzięczność. Jeśli sprawisz, że ludzie są ci wdzięczni za twojego maila, to ci na niego odpiszą. Natomiast są takie sytuacje, gdzie trzeba tych klientów przerazić, dlatego że no, sprzedajemy im coś i oni muszą poczuć, że boli, znajdowanie punktu bólu. Także to nie jest temat na krótką opowieść, to jest temat na wow, to jest temat na cały webinar. Czy taki storytelling, jak zaproponowałeś, można wykorzystać w marketingu B2B? Absolutnie tak. Po drugiej stronie maila zawsze, słuchajcie, siedzi człowiek. To nie jest marketing B2B, B2C, tylko to jest marketing no, H2H, human to human. Więc w ten sposób to wygląda. Dziecko nie chciało zasnąć, czy jest szansa, że zobaczysz transmisję. Co za dziecko, Zbyszku? No? Spróbuję naprawdę. Do tej pory jeszcze nic nie wybuchło, więc jest szansa, że to wrzucę na YouTube'a. Który sposób polecasz do użytku w relacjach międzyludzkich, kiedy na przykład poznajesz nową osobę i chcesz uprzyjemnić spędzony czas? To też jest... To też jest temat na dłuższe rozważania, natomiast wszystkie pozytywne emocje, tak? To znaczy, że tutaj wchodzi coś takiego, co w psychologii nazywa się błędem asocjacji. Jeśli druga osoba kojarzy cię z pozytywnymi emocjami, to znaczy, że wszystko było spoko. Natomiast możesz też pokusić się o opowieści trochę przerażające, dlatego że też przyspieszone bicie serca oznacza, że druga osoba ci się podoba i błąd asocjacji też w taki sposób działa. Związki oparte o adrenalinę. Natomiast gdybym miał najprościej powiedzieć, to spraw, żeby ludzie dobrze się czuli w twoim towarzystwie. Wtedy będą chcieli tego więcej. I tyle. Czy ludzie wolą historie śmieszne czy smutne? Oczywiście mowa o historiach z konkretnym przesłaniem. Ludzie wolą historie śmieszne, natomiast zapamiętują lepiej historie straszne, historie smutne czy przerażające. My jesteśmy po prostu tak uwarunkowani. To znaczy, że opowieść o tym, że haha, tygrys mnie nie zjadł, generalnie przynosi dużo mniej pożytku niż opowieść nie idźcie tam, bo was tygrys zeżre. Nie? Więc my zapamiętujemy dużo lepiej te opowieści, które no, są dosyć smutne. Ja muszę jeszcze poćwiczyć nad pokazywaniem tego, co chcę przekazać, tak żeby odbiorca się wciągnął. Zastarałem się zamiast z bezpośrednim opisem. Skończyło się. Czyli jak rozróżnić storytelling produktowy od usługowego? Sprzedaż produktów, sprzedaż usług. Usługi są niematerialne. W sensie takim, że w produkcie można je porównać ze sobą i widać wartość. Usługa jest nierozerwalnie związana z tym, kto świadczy usługę, więc ta wartość jest raczej przypisana do tego, kto świadczy. Opowieść o tym, kto skręcił twojego Forda, które małe chińskie rączki skręcały twojego Forda, nie robi różnicy specjalnej, jeśli chodzi o jakość tego Forda. Opowieść o tym, który fryzjer robi fryzurę, robi wielką różnicę, więc jak w przypadku opowieści o usługach, dużo większy nacisk kładziemy na opowieść o tym, kto i dlaczego jakby jemu powinno się ufać. Natomiast w przypadku opowieści o produktach dużo większy nacisk kładziemy na to, co. Książki po polsku. Odpowiem ci na fejsie, dobra, bo w tej chwili mi nic nie przychodzi. Miło się słucha człowieka, który żyje z pasją i robi to, co kocha. Dziękuję ci, Adriano, bardzo. Janina, ciut za długie historie pisane na FB.
Janino, wiesz, co z nim zrobić. Power story, jaki typ wybrać. Jest taki koleś, który się nazywa Plutczyk. Ostatnie 5 minut na pytania, dobra? Plutczyk się zajmował między innymi emocjami. I on podzielił emocje wzdłuż dwóch takich kryteriów. Z jednej strony mówimy o emocjach pozytywnych i negatywnych, to nie on zrobił. Natomiast on podzielił emocje na tak zwane emocje przyspieszające i spowalniające. I teraz jak sobie zrobicie taki krzyżyk, pozytywne, negatywne, przyspieszające, spowalniające, to dostajecie cztery ćwiartki. Mamy emocje przyspieszające, pozytywne, radocha na przykład, i mamy emocje spowalniające, pozytywne, typu błogość, nie? Obżarłem się i leżę i do góry wentyle. Mamy emocje spowalniające, negatywne, typu smutek, żałość, i mamy emocje przyspieszające, negatywne, typu wściekłość. I teraz w power speechach najlepiej działają emocje przyspieszające. Niezależnie od tego, czy pozytywne, czy negatywne, emocje przyspieszające. Więc jeśli masz to koło Plutczyka z emocjami, szukaj emocji przyspieszających. Dziś królem jest storytelling, a co nowego widać na horyzoncie? Czy masz jakąś szklaną kulę, w której widać już coś nowego? Storytelling nie jest niczym nowym. Storytelling ma kilka tysięcy lat, myśmy od zawsze opowiadali historię. Także w tej chwili jest taka moda. Natomiast czy coś innego na horyzoncie? Piszę nową książkę, opowiem wam kiedyś. Paweł Tkaczyk, wydaje mi się, że ciekawe może być dostosowanie technik medium, w którym tu opowiadamy. Absolutnie tak, to jest bardzo ważny kawałek. Też pewnie na zupełnie osobny webinar. Czy planujesz szkolenie online ze storytellingu? Nie wiem. Znaczy, generalnie jest tak, że mam terminy już pobukowane na takie realne rzeczy, które robię do połowy października, więc nawet gdybym chciał to szkolenie zrobić, to je zrobię pod koniec roku, więc będzie na ten. Poprosimy o webinar o emocjach. Będzie. Staram się robić jeden webinar na miesiąc. Jak dotąd idzie mi świetnie, to jest trzeci webinar w tym roku albo czwarty. Także ten. Bardzo przydatne informacje. Dziękuję, Ewelino. Wszystkie emocje są pozytywne, mogą być przyjemne albo nie. Musiałam zboczenie zawodowe. Dobrze. Podpisuję się pod tym. Jakiego narzędzia używasz do złapania live'a? Używam narzędzia, które nazywa się Ecamm Live. Na kim testować te techniki? Powiedzmy, że przygotuję newsletter, który nie siądzie. Mam wysłać kolejny z inną techniką? Absolutnie tak. Rób więcej tego, co działa, rób mniej tego, co nie działa. To jest proste do powiedzenia, bardzo trudne do implementacji. Bardzo udany live, dzięki, czekam na więcej. Coś więcej, emocja chętnie wchłonę. Mamy pomysł na live w przyszłym miesiącu. Nie, live'a nie będzie w przyszłym miesiącu. Ja jestem w Ameryce przez cały miesiąc, także nie będzie live'a w przyszłym miesiącu. Pewnie wracam we wrześniu. Dobra, słuchajcie, 40 minut po prostu jak z bicza strzelił. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną. I co? Widzimy się za miesiąc, dwa, jakoś tak. Pa!